Kochani, witamy Was bardzo serdecznie w Dniu Dziecka, Gminny Ośrodek Kultury wraz z sołectwem i sołtysem Długołęki, koło gospodyń wiejskich oraz parafia tutaj w Długołęce razem z księdzem Łukaszem Piłatem, dzięki któremu też mamy udostępnione miejsce. Możemy spędzić ten taki cudowny dla dzieciaków, ale myślę i dla całych rodzin dzień. Jeżeli chodzi o atrakcje, patrząc na ludzi teraz, bo rozglądam się troszkę, setki ludzi, same uśmiechnięte twarze. Jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego dnia. Jestem wręcz dumny, że mamy taką fajną gminę, że mamy takich fajnych ludzi, że możemy dzisiaj spotkać się tu razem i po prostu skorzystać z tych atrakcji, które są w większości tutaj za darmo. A jeżeli ktoś chce, czy pomalować sobie buźkę, czy pochodzić na szczodła, czy wziąć udział w warsztatach gminiarskich, to dzisiaj wszystko jest tak naprawdę dla nas. Mi się wydaje, że najfajniejszą atrakcją są te szczudła właśnie. No jeszcze tamte rowerki tam właśnie stoją i bardzo fajnie, nam się podoba strasznie. Też lody były pyszne. Dzisiejsze wydarzenie przygotowaliśmy wioskę cyrkową, która składa się z wielu stref. Między innymi strefa żonglerki, jest strefa dla malucha, jest slackline, szczudła, skubańki. Jest też gdzieś taka wysoka postać, jest też szczudlarz. Także jest sporo atrakcji, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych również. Świetna zabawa, dzisiaj tu próbuję na szczudłach chodzić. Pierwszy raz ma styczność z tym, także myślę, że się dobrze bawi.